Nauczanie domowe wtorek trzydziesty trzeci tydzień zwykły Psalm piętnasty wersety od pierwszego do piątego Tytuł Nie daje na lichwę Kto będzie przebywał w tym przybytku, Panie, Kto zamieszka w Twej górze świętej, Ten, kto postępuje nienagannie, Działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który daje cześć Bóg. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, to nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. To tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Psalmista zadaje sobie pytanie, kto będzie przebywał w domu Boga? I jedną z tych cech wymienianych w tym psalmie to praktyka dobrego używania pieniędzy. To jest ciekawe. Do Królestwa Bożego, do Domu Bożego, do Domu Ojca wchodzi ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę. Można ogólnie powiedzieć, że ten, kto mądrze używa środków materialnych, kto potrafi we właściwy sposób posłużyć się tym pieniądzem, ale tu mamy ten detal, ten szczegół, bardzo ważny, bardzo istotny, pokazujący, nie tylko umiejętność posługiwania się pieniądzem, ale skutek niewłaściwego posługiwania się pieniądzem krótko mówiąc, krzywdę, którą ktoś komuś wyrządza poprzez właśnie złe używanie pieniądza, poprzez uzależnienie od pieniądza, a w końcu uzależnienie od kaprysu. Wiemy o ogólnej zasadzie którą Biblia preferuje, aby się nie zadłużać, aby nie żyć na kredyt. I to jest pierwsza fundamentalna sprawa. Jeśli tylko można, jeśli tylko się tak da, nie bierz pożyczek, nie żyj ponad stan, nie wydawaj więcej niż zarabiasz. To jest to, od czego startujemy, to jest to, od czego zaczynamy. Możemy rozmawiać o wyjątkach, o koniecznościach, nie o tym dzisiaj, bo są takie wyjątki i rzeczywiście czasami ten kredyt pomaga, na przykład wtedy, kiedy jest inwestycyjny, kiedy wiemy, że możemy poprzez swoją innowacyjność, poprzez swoją przedsiębiorczość pomnożyć swój dochód. Ale celem nie jest życie na kredyt, ale rozwój. Tutaj, w tym psalmie, mowa o złym użyciu. Tym złym używaniem pieniędzy jest lichwa, praktyka pożyczania na wysoki procent. Jeśli ktoś w ten sposób chce się wzbogacić kosztem drugiego człowieka, czyni mu krzywdę uzależnia go, a w końcu przejmuje de facto kontrolę nad jego życiem. Dlatego Bogu się to absolutnie nie podoba i lichwa była zawsze absolutnie zabroniona w chrześcijaństwie, zwłaszcza wśród katolików. To było coś, co jest fundamentem zdrowego funkcjonowania, zdrowego życia. Nie bierz chwilówek, nie żyj na kredyt, nie pożyczaj na wysoki procent. To jest z kolei wezwanie do tego, który do lichwy podchodzi, jako do mechanizmu, którym się może, mogę posługiwać. Nie możesz, nie powinieneś tego robić, nie powinieneś dawać swoich pieniędzy na lichwę, zatem nie powinieneś zużywać środków, które posiadasz na to, że płacisz tak wysoki procent że oddajesz te pieniądze na taki wysoki procent. Zatem można to wyrażenie rozumieć w jedną i w drugą stronę. Jeśli masz pieniądze, aby pożyczyć innym, dobrze, pożycz, ale nie na wysoki procent. Nie bądź lichwiarzem, nie niszcz człowieka. I kiedy nie masz pieniędzy, nie pożyczaj od kogoś, kto daje tak wysoki procent, że cię to zniszczy, że żyjesz. Z dnia na dzień, z pożyczki na pożyczkę, i bierzesz ten właśnie kredyt, aby spłacić wcześniejszy kredyt. Absolutnie rzecz zabroniona, absolutnie rzecz nie do przyjęcia. Ta spirala zadłużania się musi zostać przerwana. Trzeba stanąć z boku, trzeba pomyśleć o spłacie, trzeba rozpocząć ten proces. Może kogoś poprosić, pomóż mi. Wyznaczmy poszczególne etapy zatrzymania, a potem spłacania tego chorobliwego, toksycznego kredytu, tego zatruwającego Twoje życie. A jeśli Ty się przyzwyczaiłeś, że masz pieniądze i pożyczasz je na tak wysoki procent, pamiętaj, że zacząłeś. Żyć na ludzkiej krzywdzie. Zacząłeś żyć w grzechu, który woła o pomstę do nieba. Kiedy modlimy się tym psalmem, zrozumiemy, że nie możemy Bogu patrzeć w oczy, nie możemy wchodzić do domu Boga, krzywdząc drugiego człowieka z tego powodu, że ja mam dużo pieniędzy, on ma mało. Powinniśmy się tego wstydzić, że na krzywdzie ludzkiej chcemy dorobić się majątku, chcemy pomnożyć swój pieniądz, niszcząc życie bliźniego. Bądź zatem mądry w używaniu pieniądza. Nie bierz chwilówek, nie bierz pożyczek, zwłaszcza takich konsumpcyjnych, na chwilę, na teraz, na rzeczy, które są absolutnie niepotrzebne Tobie do życia bo możesz się bez nich obejść. I wtedy wraca wszystko na właściwe tory. Korzystasz ze środków materialnych na tyle, na ile cię stać i w sposób mądry rozwijasz swoją sferę finansową. Niech ci w tym dobrym zarządzaniu pieniądzem błogosławi Wszechmogący Bóg, który daje błogosławieństwo, Ojciec, Syn i Duch Święty.